Witam, z tej strony Shaggy, a to jest gra H1Z1, tak będę mówił tą nazwę po polsku, chociaż może to brzmi śmiesznie, ale 4-litrowa nazwa, więc jak najbardziej pasuje do polskich realiów. Chodzi na pewno tutaj w tym przypadku o wirusa. Wirusa jakiegoś epidemii zombie, coś w tym stylu. No ale dobra, zobaczmy jak to będzie nam szło. O samej gierce mogę powiedzieć tyle, że to kolejna gra z ostatnio takiego popularnego nurtu przeżyj w świecie zombie, tak? Kolejna gra z takiej serii, że zapłać wcześniej, a my tę grę z czasem dokończymy. Mieliśmy już Warzy, mieliśmy już później, które później przekształciło się w Infestation. Później mieliśmy Daisy, w sumie od tego Daisy się zaczęło, tak od moda. Później mamy Daisy Standalone, czyli tą pełną wersję. I w sumie ja łyknąłem tylko te Warzy Infestation. Dość, no troszeczkę pograłem. Nawet przypadło mi do gustu, chociaż wiele osób na tą grę narzekało, no, że ona jest niedokończona, bo taka prawda jest. No i pojawiło się H1Z1, tak? Śmiesznie to pewnie brzmi, ale... Coś mi tu nie poszło. Trochę mnie przykrwawiło, ale to się ten obanażujemy. No i ja postanowiłem tą gierkę wypróbować. Z tego względu, że jeszcze niedawno, jeżeli ktoś uważnie śledzi newsy, to ta gra była pod szyldem Sony, tak? Niestety Sony się tej firmy pozbyło, która to wydaje. Ogólnie się pozbyło części. Coś wypadło, amunicja. Części tego oddziałów, które są odpowiedzialne za gry. No ale nie przeszkadza to twórcom w kontynuowaniu prac nad tą grą. I ten survival z zombiakami jest dalej rozwijany. Ja dałem szansę dla tej gry, bo lubię takie klimaty. Lubię klimaty, tym bardziej, że właśnie wrócił sezon The Walking Dead. I... mam nadzieję cichą, że może w końcu ta właśnie jedna gra da nam jakiś przedsmak dobrej zabawy w takim właśnie świecie apokaliptycznym po inwazji zombie, czy po chorobie, wirusie zombie. Ojej. Ale pudło. Z komedii psy spudłowała jest takie odległości. I może właśnie ta, bo w tych grach, jak wiecie, to gracze tworzą klimat, gracze tworzą to, co się dzieje w świecie, tworzą przygody, bo tu mamy praktycznie dość dużo możliwości nieograniczonej eksploracji świata, no i tworzenia też różnych zdarzeń, tak? Znaczy, jest to w pewien sposób ograniczone, no bo mapa jest jednak, jakieś tam ograniczenia ma, nie oszukujmy się. Ale... Pewne możliwości nam daje, tak? W pełni nieograniczonych nie mamy, ale teraz troszeczkę się skupiłem. Jelonek ze strzałką pobiegł. Ach kurczę, no szkoda. Daje nam to pewne możliwości, trochę się zaplątałem, daje nam to pewne możliwości właśnie eksploracji tego świata, walki z innymi graczami, walki z zombiakami. Ale czego mi najbardziej brakuje w tych grach wszystkich? Najbardziej brakuje mi zombie. Tutaj no czasami też zdarzają się większe ilości, ale dalej tych zombie jest malutko i jak dla mnie gra o zombie bez zombie to troszeczkę wkurza. No ale na razie jest to wersja alfa.
więc mam nadzieję, że tych zombie z czasem będzie pojawiać się więcej. Ale dobrze, przestanę polować, może poszukam już jakiegoś miasteczka, tak? Żeby wam pokazać coś, co tutaj się dzieje, jak to wygląda. Na pewno już śledziliście tą grę na jakichś streamach, bo to jest generalnie taki materiał, to się najbardziej nadaje jednak na streama. Nie na takie nagrywanie, jak ja nagrywam. Ale co tam, spróbujemy, zobaczymy jak wyjdzie. I właśnie, tak jak wspomniałem, brakuje mi zombie, większej ilości, większych tłumów, gdzie wymagałoby to jakiejś kooperacji ze strony graczy, żeby na przykład zaatakować jakiś obiekt, coś przeszukać, coś odbić. No tego tutaj niewiele mamy, ale ta gra wyróżnia się na tle innych tym, że mamy taki jakiś troszeczkę bardziej rozbudowany crafting, czyli wytwarzanie przedmiotów. Możemy sobie wytwarzać strzały, tak, umownie, zbieramy patyk, kawałek blaszki, strzała, wiadomo, że normalnie to by troszeczkę więcej czasu nam zajęło. No ale tutaj powiedzmy umownie taki proces tworzenia mamy zrobiony. Możemy budować takie też mini bazy jakby do składowania jakichś rzeczy w skrzyniach, zdobywania wody, czy też nawet mini farmy, na których można siać nasiona i wydobywać takie jakby plony. To nam pomaga przeżyć, no bo ten nasz poziom w prawym dolnym rogu, widzicie tutaj, nawodnienia, wyżywienia, energii spada i żeby przeżyć, to niestety musimy jeść, pić i walczyć. Zbudowałem z takiej odległości, no. Ojej. Słabo idzie mi ta walka. No słabo. Dobrze, że zombiaki to chociaż zostawiają jakieś przedmioty, bo ostatnio nawet tego nie było. Byłam przepełniony plecak, musiałbym coś wyrzucić. Dobrze, no bandażujmy się, bo trochę oberwałem. No i możliwość tego, że w każdej chwili może mnie ktoś zakatrupić. To już jest wliczone. Wliczone w te gry. No i pozbyłem się tutaj zombiaka. Jakieś dziwne odgłosy w tle, to ktoś tutaj jakoś działa. Ciemno się robi. A jak ciemno, to nieprzyjemno niestety w tym świecie. Bierzemy strzałę i znikamy. No i możliwość napotkania innych graczy czasami jest niestety bolesna. Z niektórymi możemy oczywiście kooperować, porozmawiać, wymienić się towarami. Ale jak w takich grach wiecie, nie warto ufać nikomu. Jeśli to nie jest wasz znajomy, z którym mówiliście się wcześniej na tym TeamSpeaku, Skype'ie, czy w jakimś innym komunikatorze głosowym, to zawsze warto mieć dystans do innych graczy. Ja mam nadzieję, że ta gra się rozwinie dość sprawnie i pozwoli na dość fajne zwiedzanie, zabawę, bo w tej chwili już jest naprawdę jak na wersję alfa po tych kilku patchach, na początku była niegrywalna ta gra, jest naprawdę już coraz lepiej. Tu są jakieś części, że mnie kurczę wie do czego one mogą służyć, to bym był przeszczęśliwy. Musimy się napić, bo mamy małą tą. I to gracze będą tworzyć tutaj klimat, budować bazy, napadać
na siebie nawzajem lub też współpracować. O, mam ostatnią strzałę, może być kiepsko. Trzeba troszeczkę strzał sobie zrobić. Generalnie, jak lubicie dużo łazić, dużo walczyć, no, przede wszystkim z innymi graczami, bo zombiaków, tak jak powiedziałem, tu jest niewiele, to jest to gra dla was. Jeżeli podobało wam się Infestation, jeżeli podobało wam się DayZ, a już macie tych gier dość i chcecie czegoś spróbować, to warto wskoczyć oczywiście do tej gierki. W tej chwili to jest wczesny dostęp, więc jest płatny, ale później gra docelowo ma być w pełni darmowa. Z opcją mikropłatności, ale te mikropłatności, no jak na razie te zapowiedziane, które są już w tej chwili dodane do gry, nie wpływają aż tak znacząco na rozgrywkę. Możemy sobie wzywać pomoc lotniczą, która zrzuca w jakimś obszarze skrzynkę, tylko że te skrzynki są mocno losowe. Dodatkowo samolot leci tak głośno, że wszyscy go widzą. Sam pakunek na spadochronie też opada dość wolno, więc wszyscy mogą go opatrzyć. Więc te wezwanie nawet przez was tego zrzutu może się z tym, że możecie sprezentować to komuś innemu, zupełnie komuś innemu. Wszyscy gracze się rzucą automatycznie na to i możecie to stracić, tak? Stracić lub ewentualnie nawet jak to dorwiecie, to nie ma gwarancji, że tam coś będzie dobrego. To są czysto losowe rzeczy. Dodatkowo też z tego co wiem, bo jeszcze do takiej skrzyneczki nie biegłem, pojawiają się też w okolicy dość spore ilości zombiaczków, tak? Które będą starały się nam utrudnić też dostęp do tej skrzynki. Tak to się przedstawia w tej chwili, nie? Mam nadzieję, że twórcy przy tym pozostaną i nie pojawi się tutaj jakiś sklepik z broniami czy z innymi bajerami. Będziemy się cieszyć grą w miarę równą. Ale pudło. Druga poprawiona. A, i występują też zwierzątka. Zwierzątka potrafią napaść. Szczególnie niedźwiadki są dość niemiłe. No to w sumie miły akcent, tak? Możemy bardzo dużo eksplorować, ścinać drzewa, teraz wam tego nie pokażę. Z tych drzew robić ogniska, rozpalać jakieś tam cudawianki. Ja w sumie jestem jeszcze na takim etapie mało zaawansowanym. Gram po troszeczkę sobie, nie mam czasu. Więcej ginę oczywiście. Ale obserwuję sobie streamy innych graczy i tam naprawdę ludzie się bawią fajnie. Można sobie samochody uruchamiać, tak? No to już było w DayZ, tak jakby ktoś nie ten powiedział, ale no jest taka możliwość, trzeba znaleźć tam jakieś sprzęty do samochodów, na przykład akumulator, jakieś tam inne części, wtedy można ten samochodzik uruchomić i sobie tutaj śmigać, wtedy ten transport między obszarami różnymi miastami jest szybszy. Mapy w grze nie mamy, chyba że się później jakoś ją zdobywa, ja nie wiem, w każdym razie już w internecie istnieją mapy tego obszaru z zaznaczonymi mniej więcej miastami. Jest też cały spis tego, co możemy stworzyć, a możemy tutaj sobie jakieś rzeczy wynajdywać, tak? I te recepty nawet po śmierci to już nasza postać potrafi. Czyli jak zginiemy, tracimy tylko przedmioty, wyposażenie, ale umiejętności mamy zachowane. Czyli jeżeli się nauczymy robić łuk, to już następnym razem nie musimy wynajdować, czyli wynajdować te recepty, tylko bezpośrednio, jeżeli będziemy mieli materiały, od razu zabieramy się za stworzenie łuku, tak? Dobra, ja dobiegnę tu do miasta, wiem, że ten film będzie dość nudny, ale tak jak widzicie, zombiaków jest niewiele, graczy też na razie jest tutaj chyba jakoś tak, niewiele, niewielu i skończy się na tym, że ja pochodzę kawałek, po prostu zobaczycie jak to wygląda. Gra ma
ma dość takie średnie wymagania. Gram na ustawieniach wysokich, są jeszcze wyższe, ale na tych wyższych jak wejdę w las, to troszeczkę jeszcze mi przycina, ale to tak jest lepiej, lepiej niż w Infestation, gdzie tam kurczę grafika jest dużo gorsza, a gra przycina nawet na średnich detalach. Tam po prostu ten silnik jest chyba totalnie skopany i nie daje możliwości jakichś tam większych manewrów dla twórców. No możemy wszystkie szafeczki przeszukać, ale to chyba dla takich weteranów tych gier to nie jest żadna nowość, tak? Możemy rozbijać te skrzynki, z tego zbierać deski. O, łomik. Muszę coś wywalić chyba, tylko co? No tak. Coś tutaj trzeba wywalić, żeby mieć miejsce na łomik. A dlaczego łomik? O. Dlatego, że... O, jeszcze nie mam miejsca. Jeszcze coś trzeba wywalić. Jeszcze coś trzeba wywalić. Co my to zjemy? Dlatego, że łomem możemy wydobywać elementy... z pojazdów. Czyli jakieś blaszki. Ojej, chyba jeszcze więcej. Niech mi tu zębiaki zajdą się i będzie w takiej chwili. No nie, dobra. Rzucimy latarkę. Teraz? No, mam. Latarka jest niezbędna, bo nawet jak jest kompletnie ciemna, tutaj coś widać. Łomik jest dobry, z tego co podpatrzyłem, można sobie nim bić karoserię samochodów. W ten sposób zdobywamy kawałki metalu, które są potrzebne w produkcji jakichś innych przedmiotów, na przykład strzał, tak? Lub bardziej zaawansowanych. O, tu mamy troszeczkę więcej zombiaków. Ojej. Główka. No nie mam jeszcze wprawy w strzelaniu z łuku. I jakoś tak marnie mi to wychodzi. Możecie się pośmiać. Bandażujemy się. I przeszukamy tutaj. Dobra kochani, ja nie będę wam przynudzał, bo widzicie moje przygody tutaj są jeszcze dość takie mało zaawansowane. A właśnie, wydobyłem metal jakiś, widzicie. Ale to też podpatrzyłem na filmikach u innych, czy jak się uczy od innych graczy. I dobra, tutaj sobie w tym domostwie na razie się schowamy i zakończę moją przygodę w kiblu. Nie ma drzwi, to nie. W lodówce poszukamy czegoś do jedzenia, nie ma. Dobrze. To w tym pokoiku. Też nie ma drzwi. Wszędzie pozabierali drzwi, no co za... Dobrze, kochani. Wiem, że ta rozgrywka była dość nudna, ale... No nie miałem jakichś większych przygód tutaj, ale... Raz jest wesoło, raz jest nudno. Tak w tych grach jest, tak? Różnie to bywa. Ja się z wami będę żegnał. Ten materiał będzie taki dość surowy, bo nagrywam to z OBS-a, także bez obróbki, od razu wrzucę. I co, jeżeli wam się podobał, rzućcie łapkę w górę, ja następny spróbuję jakieś lepsze przygody nagrać. I do zobaczenia chyba, tymczasem Barem Lasem. Hej, trzymajcie się.